Cześć, z tej strony dwóch kretynów. Ja jestem Artur, a ze mną jak zwykle jest Kukurydza. Cześć, Kukurydza. Cześć Artur, cześć wszystkim. Tak, dzisiaj taki spokojny klimacik, ładny, fajny, bo siup, jesteśmy w Norwos. Ach, tutaj tak się czuję jak w jakichś Bieszczadach po prostu, nie? Taki mega wychillowany, wyciszony. W tych rejonkach, w tych klimacikach, w tych lasach, w tych jeziorkach. Nawet teraz na ekranie jest ten arcik, co znalazłeś, bardzo ładny. Norwos to ma dorąbaną, naprawdę bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podoba, w jakim miejscu jest to umieszczone. Właśnie takie góry, te wzgórza, taka niby surowa kraina, wiesz, tak pięknie. Znacznie się to różni od poprzednich miast, co mówiliśmy, czyli Braavos, które jest taką mega wolną miejscówką a la Wenecją, z naprawdę ciekawą kulturą, albo od Lorat, który jest naprawdę niezłym zadupiem i Norwest poniekąd też jest troszeczkę zadupiem, ale takim bardzo przyjaznym jak Bieszczadki, takie mniam, a Lorat to było takie bardziej skała na morzu, gdzie raczej nie chcesz żyć, więc no, miła odmiana zadupia, jak mogę powiedzieć. No, ale to trochę za dupie i tak dalej nieprzystępne jest, takie, znaczy w sumie nie, takie no ciężkie do zgryzienia. Tak, na pewno zwierzątka w lasach grasują w dużych ilościach, nie? To może już niektórych odstraszać. Dziko jest, Ale o. miejsce do jedzenia, nie, tak jak cała ta lokacja, cała mi się ta miejscowa kojarzy z tym, z umiejscowieniem filmu Zjawa, to tak teraz jak jeszcze te mieście tam łażą, to normalnie no, tylko czekam, aż zaraz się pojawi jakiś Tom Hardy czy Leonardo DiCaprio i zaczną strzelać jeden do drugiego. Ja pierniczę, nawet nie pomyślałem w ten tok myślenia. Zjawa to jest film, tak nie aż tak dawno temu oglądałem. Okej, fajne spostrzeżenie. Ale w ogóle czym to Norwos jest? Bo tak mówimy, gdzie jest zlokalizowane, nie? No to wiadomo, kolejne z wolnych miast umiejscowione wśród lasów, wzgórz, tak, tych wapiennych, w takich bardziej wzniesionych terenach, nad. Nad, jak to była ta rzeka, nad Noin, ten wielki dopływ Roin, się wznosi to wspaniałe miasteczko. Oczywiście to tam tereny dużo większe obejmuje, nie, niż tylko te miasto, bo tam to sięga aż nawet po górne Roin, nie, więc trochę terenów tam mają ci Norwosiani, Norwosi? Nie wiem, jak to ująć. Chyba Norwosi. Norwosi, Eskimosi, tak. Chciałem powiedzieć, że samo miasto jest też tak całkiem fajnie ułożone, bo właśnie jak te okolice są całe takie wzgórzyste, to miasto jest podzielone na takie dwie części. Mamy na taki tam na dorzecznych terenach takie, wiecie, małe miasteczko, takie typowe, ta biedota, te mieszczuchy, najniżsi. A wysoko, wysoko, wysoko na wzgórzach jest górne miasto, gdzie mieszka tam szlachta, mieszkają ludzie z pieniędzmi i tak dalej. A jeszcze nad nimi jest świątynia brodatych kapłanów, więc no fajnie jest to tak hierarchicznie ułożone. Tak, ja jak tak czytałem to, to myślałem sobie, że to jest niezły materiał na jakieś fantasy isekai albo jakiegoś nowego gotika, nie? Wyobraź sobie, masz te lasy pełne wrogiej zwierzyny, więc masz już na czym expić, masz te takie dolne miasteczko, lokacja startowa, te górne, gdzie się pniesz tam gdzieś w questach, żeby się tam w ogóle dostęp uzyskać, jak w starym obozie. No takie naprawdę dobre miejsce na jakąś grę, na jakiegoś RPGa, myślę, że Norwos to byłoby super. No, ale no, na razie mamy pecha do gier, jeśli chodzi o Świat Lodu i Ognia, więc pozostaje tylko gdybać na małym kanale. Bo to wychodziło jakieś małe, albo była ta przeglądarkowa i to Max to dostaliśmy, tak? Tak, małe, wiesz, jakieś takie Reigns i tak dalej. Wyszło tam chyba raz taka pełnoprawna gra oprócz Telltale, gdzie tam byłeś. Na murze, ale to też słyszałem, że no nie była zbyt dobra. Bardzo. Tak, faktycznie, jeszcze było Telltale, zapomniałem o tym, chociaż Telltale, tak jak lubię ich gry, to ta gra tam to czasami miały takie XD momenty, bo tam grałem trochę w to i no, śmieszne akcje były na pewno. Co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie odnośnie tego,
A, przynajmniej planszówkę wydali tam niezłą odnośnie Gry o Tron, chociaż tyle dostaliśmy. No i Monopoly też wydali, ale w Monopoly nie grałem. A, faktycznie. Dobra, nieważne. Wracając. Wspomniałeś o tych dwóch miastach, znaczy podziale tego Norwos na takie dolne miasto, górne miasto pośród tej bajecznej krainy. I śmiesznie w ogóle, jak to jest porównanie technologicznie tego, nie? Wykonania tych miast, bo górne bronią kamienne mury, tam wiadomo, cud, miód, stabilne domki, tam wiesz, stara szlachta tam mieszka i te dolne miasta, gdzie jakieś tam gówniane palisadki, piwiarnie i burdele, nie? To takie po prostu z drewna oczywiście wszystko, więc tak. Ej, to miasto jest połączone takimi jebitnymi schodami, w sensie tej górnej i dolnej. Ja nie pamiętam, w jakiej bajce było gdzieś, w jakiejś bajce, takie wielkie, wielkie schody chyba do jakiejś świątyni. Nie wiem, czy to w drodze do Eldorado. Chyba w drodze do Eldorado było takie wielkie, pierdzielone schody tam na wysoko do siedziby tych dwóch bohaterów i to tak mi się skojarzyło też. Ja wiem, że Kung Fu Panda miała pojebane schody i się nasza miła panda tam z nich nie mogła na nie wejść nigdy. O, też Zduszana. Kung Fu Panda, no. Tak. Też. Te schody, jak sobie wyobrażałeś te schody? Właśnie jak trochę w stylu tej Kung Fu Pandy, że takie wiesz, wielkie, dowalone w górę, aż do tego górnego miasta, czy jakoś takie mniejsze? Bo ja, pierwsze moje przemyślenie, nie wiem czemu, ale to było coś takiego jak w Minecrafcie ktoś walnie, takie tylko jeden rządek schodów, które idą takie zakręcone raz w tą, nie? Jest takie naprawdę, naprawdę malutkie to, ale na pewno to było większe, nie? Bo raczej nie nazwalibyli jakiegoś gównianego tego schodami grzesznika. No ja właśnie sobie wyobrażałem, że to są takie jebitne schody, niektóre idą cały czas tak prosto, pod górę, nie? I aż tam znikają w słońcu gdzieś, jak się patrzy z samego dołu. Okej. Te Chyba górne miasta mówisz, że aż tak tam. nawet w Kung Fu Pandzie była taka scena, już nawet nie pamiętam. No, ja też nie, dawno temu to było. A poczekaj, bo te górne miasta aż tak wysoko było. Ja myślałem, że to tylko na jakichś takich niskich górach albo wysokich wzgórzach, nie? Ale. Ja to sobie tak wyobrażałem, okej? Okej, dobra. No, Martin lubi duże rzeczy, nie? Więc. Na przykład Okay. duże odstępy między książkami. Dobra, nieważne. I tak, no jak mówiliśmy, to jest ten podział: biedacy na dole, szlachta na górze. Jeszcze góruje nad tym górnym miastem. W zasadzie w górnym mieście jest taka duża świątynia. Oni tam czczą nawet nie wiadomo co, bo to jest dosyć prywatna informacja, ale. Kapłani mają dużo do powiedzenia w Norwos, w przeciwieństwie na przykład Lorat, gdzie kapłanów wyjebali. Tak. No bo w Norwosu to jest dalej teokracja, nie? Więc tam kapłani mają największy głos, rządzą sobie tam tym miejscem. Cała ludność jest im poddana, więc no tutaj sobie się dobrze ustawili, nie? Tak, to mnie właśnie zaskoczyło, bo tak nie wiem, nie często widzę właśnie takie rządy teokratyczne tutaj, nie? W Siedmiu Królestwach. Jak coś, to już wiara się mocno wpierdziela, ale to jest wciąż monarchia, nie? Ale no, faktyczna teokracja, kapłani tutaj po prostu mają największą po prostu pozycję, wszyscy się ich muszą słuchać, ba, nawet oni mają takie mega przywileje, jak tylko kapłani mogą mieć takie brody ładne, zadbane, nie, długie, tam reszta nawet ich nie może nosić, jak dobrze zrozumiałem. No oni nawet długie włosy mogą mieć, tutaj chyba wszyscy się na łyso golą razem z kobietami, z tego co pamiętam. I mogą mieć tylko mężczyźni, mogą mieć takie długie wąsy. Tak, właśnie, kurde. To ja sobie tak myślałem, jak jesteś takim menelem, nie? W Norwos, to wiesz, tam ci oferują jakieś darmowe golenie, czy musisz sobie kurwa kamień znaleźć się golić, bo cię zabiją. Się wiesz, no nie możesz być obdartusem menelem z długą brodą, bo to jest święta rzecz dla kapłanów. No myślę, że nieważne co to być, to albo musisz sam to znaleźć, albo cię wezmą i złapią. A Okej. Okay. tutaj tam tylko kobiety nie mogą mieć żadnego włosa na ciele. Mężczyźni mogą mieć wąsy, a niewolnicy muszą być też gładko wygoleni. Tam gęba, włosy, gładziutko, ładnie. Jak pupcia niemowlaczka. Tak. No, słyszałem, że te kobiety muszą peruki nosić. To istnieje egipski styl, nie? Peruki tylko kiedy są w towarzystwie mężczyzn z innych
No tak, tak, no, tak, jak gdzieś tam robią z innymi kulturami, no to tak, to muszą mieć. Ciekawi mnie, czy żona Dorana, bo żona Dorana, z tego co, Dorana Martella, z tego co pamiętam, pochodziła z Dorn, no, znaczy tfu, z Dorvos razem z Ariohotam, to czy ona zapuściła w końcu włosy, czy nosiła perukę? Ja tego kompletnie nie pamiętam z książki. Która? Która? No, żona Dorana. A. Kurde, nie wiem. To ciekawe. To może ma peruk. Nie wiem, kurde. A jak będę czytał drugi raz, to pewno się przypatrzę teraz uważniej. Kurde. A czy ona tam się nie pojawiała, nie, w książkach Aha. była tylko wspominana? Aha, dobra, to przepraszam. Ja już nie pamiętam tak dokładnie tego. No ale na pewno wiesz, jakby. Jak teraz słyszę Norwos, to już zdecydowanie nie będę pamiętał tą kulturę łysoli teokratycznych z Bieszczad. Nie, Okej. także się na Dorana jeszcze do Norwos wróciła. Pod... Nie pamiętam kompletnie, co oni tam, co Ario o niej wspominał. Zaraz nagram o tym teorię dosłownie. Żona, Dorana, Norwoska czy Fakerka, nie wiem. Dobra. Co my tu jeszcze mamy o tym, Norwos? Górne miasto, dolne miasto, kapłani. Właśnie, a propos tych kapłanów, to wcześniej mówiłem, że to jest taka dosyć tajemnicza wiara, nie? Że nawet czytając ten świat lodu i ognia, to nie jest nigdzie wspomniany ten ich Bóg, bo to jest aż taka wielka tajemnica, że tylko tam członkowie tej ich religii poznają imię, nie? W ogóle kogo czczą, więc kurde. Ciekawe podejście do aspektu religijnego. Ogólnie nawet do świątyń nie można wchodzić ludziom, którzy są niewierni, którzy nie są. Którzy są intruzami. Od razu ich czeka tam śmierć i żeby utrzymać to cały taki spokój, taką pozycję w mieście, no to ci kapłani tworzą sobie właśnie taką armię z żołnierzy niewolników, którymi właśnie jednym z nich był Ariohotach, którzy poślubiają halabardy w rytuałach, na piersiach sobie topory, tatuują, o, to jest dobre słowo, tatuują, To. nie, i ogólnie są imby z tym, majsterowie czasem się spierają, czy to pochodzi ten znak od Andalów, bo Andalowie tam mogli być wcześniej w tym Norwos, czy to są właśnie topory, które potem Andalowie wyparli, które te znaczki pojawiały się w dolinie, ale te znaczki z doliny to mogą być młoty Kowala, bo Andalowie byli bardziej wojownikami niż rzemieślnikami, więc nie wiedzieli jak bardzo jak młoty wyglądają. Trochę pierdolenia bezsensownego, ale no i tak się majsterowie kłócą na temat, o chuj chodzi z tymi toporami. Tak, w dużym skrócie na piersi topór, bo kiedyś tam przodkowie, co tu żyli, to tam rysowali to gówno na ścianach. I nikt nie wie, czy to młot, czy topór, ale walo topora, no, jak to się mówi. I ty mówisz, że co, Areo to był z tej gwardii pierwotnie? Znaczy, pamiętam, że Areo to był właśnie też, został sprzedany do niewol jako niewolnik, tam właśnie żołnierz, a oni nie tylko mają tam o kapłanów dbać, ale też o ludzi wysoko postawionych w tym wielkim, wyższym, górnym mieście, więc tam chyba dostał przypis, żeby właśnie zajmować się tą jakąś rodzinką, i ta rodzinka wysłała tę córkę do Dorn i resztę historii znamy. No dobra. Go nigdy nie widziałem jako takiego. Jak oni mają, bo oni to świętogwardię mają. A to już bardziej jako takiego strażnika tej rodziny, nie? Ale okej. Okay. I właśnie mówisz o tych początkach, to dobra, to już przejdę z tego tematu. Bo w sumie się tutaj zastanawiali ci ludzie, co się tak parają tą historią. Ludzie ze świata lodu i ognia, oczywiście. Jakie tam ludy mieszkały. W obecnym Nor... Znaczy obecnym, no w Norwos, nie? Ogólnie, bo Norwosianie nie zawsze tutaj żyli.
I tam podejrzewali jakieś. Czekaj, co oni tu podejrzewali, że. O! Loratijczyków, tych takich pierwszych, tych budowniczych labiryntów, nie? Znaczy to nie byli jeszcze Loratijczycy, bla, bla. Ale no, obalono tę teorię, bo tutaj budynki były z drewna, a tam ci budowali z kamienia, nie znaleziono żadnych labiryntów, bla, 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 bla. To jest to, no, trzeba przyznać, żeby tutaj się bardziej połapać w tym. Ale grunt jest taki, że obalono wiele teorii, wiele tych ludów, kto tu był, kto tu nie był. Tam nawet zanotowano, że te rude, kurde, krasnoludki, co Kukurydza o tym wspomniał wcześniej, w poprzednim odcinku, mogły tutaj być, a przynajmniej ich kuzyni jacyś dalecy, ale ich rojnarze wyparli. Sami rojnarze stwierdzili, że to jest taka troszkę do dupy okolica, za ciemno dla nich, więc się tu nie osiedlili, ale za to ludzie z Walerii, tacy przyszli z tą swoją religią, powiedzieli, że tu jest zajebista miejscowa i tak ci pierwsi Norwosi tu się ogarnęli. I no cóż, tak jak Loratyjczyków, u nich religia nie przetrwała, bo kapłanów wyjebali, tak tutaj po dziś dzień tutaj, no, teokracja, nie? Kapłani panują, więc no, tym się udało. Tak. Mieliśmy tu tak ciekawy przypisek odnośnie tych religii, właśnie bardzo mnie też zaciekawił, że Walerianie uznawali religię za coś takiego bardzo dla słabych, dla takich biedaków, nie? Że no, muszą w coś wierzyć, że tam. Walerianie też, nie no, Walerianie też tam mieli własnych bogów, więc spokojnie, nie, że religię uznawali dla takich niższych, bo tam smoki na przykład miały imiona po bogach Walerii, więc Walerianie mieli swoich własnych bogów. Tak, jak tu jest Ale napisane, że smoczy lordowie uważali wszystkie wiary za równie fałszywe. Czyli, że wiesz. No, nie interesowali się na pewno tymi innymi wiarami, nie? mamy napisane sugerowali, więc wiesz. A, dobrze, przepraszam. Ale nawet jeżeli mieli tą swoją wiarę, to myślę, że uznawali te inne wiary za naprawdę śmiechu warte, nie? Ale jest to tak zanotowane, że pozwalali na nie. To jest taka właśnie ciekawostka Walerii. Bo no jednak trzymały ludzi w ryzach, uspokajały ich i też nie mogli się za bardzo łączyć w jakieś większe bunty przeciw Walerianom. Nie, w sensie, no jedni nie mogli się zbratać z tymi, mieli inne religie i nie mogli na przykład się razem postawić Walerianom, jakby im się coś nie spodobało. I właśnie przez taką, jak to się mówi, wolność religijną, że właściwie pozwalali każdemu wierzyć w to, co chce, to niektóre religie miały także. Trochę słabo mieszkać z członkami jakichś fałszywych religii, jak ci sąsiad czci jakiegoś szatana, no po prostu, no, nie za fajnie, więc się wzięli i poszli stworzyć jakieś własne miasto, nie? I tak mniej więcej powstawały te niektóre wolne miasta, w tym właśnie Norwos. Ta religia Norwosów, tak spekulują, że mogła na tym polegać, że oni stwierdzili, że inni bogowie są źli, b, nie będziemy żyć z tymi frajerami w jednym miejscu, no i poszli. Znaczy no, znowu mamy takich, widzimy religijnych kultystów, którzy spierdzielili z Walerii, tak Ale samo jak ci wytrzymali. poprzednio. O, tak jak z Lorat. Ale właśnie tutaj tak, kurda, Waleria, tam panowie na włościach waleriańskich to sobie ogarnęli fajny sposób, żeby wiesz, tam lud się nie buntuje, lud sobie wierzy w co chce, nawet niech te bajki, co tam wszystkie głupoty, ale oni będą spokojni, bo my na to pozwalamy, mamy chillerę, utopię, jest fajnie. Tak. No takie bardzo. Są nawet takie idee w Europce Czwórce. No ogólnie wierzcie w co chce, tam ma być spokój. I to miało swoje plusy i minusy. No wiadomo, tym minusem mogło być to, że tam przyszli stworzyć te sekciarskie miasta. Wracając jeszcze do tego Norwos, do samego Norwos, a nie historii jego powstania, to właśnie jeszcze. Pomyślałem sobie, że fajne musi być życie w tym dolnym mieście, bo w górnym są ci kapłani, jest to mega przestrzeganie, ta szlachta tam wiadomo, nie? Co niedzielę do kościółka, ogarnięta, tam wszystko musi przestrzegać, a w dolnym mieście tak tu jest napisane, że ludzie już mieli większą trochę swobodę, już tak ci kapłani ich tak nie cisnęli. No poza tym, że oczywiście musieli przestrzegać tych fryzur, nie? I brud, że nie mogli mieć. I sobie żyli spokojnie, pijąc ciemne piwko, zagryzając sobie mięskiem z niedźwiedzia, tam z upolowanego świeżo z lasu, karczmy, burdele, no po prostu mega siela. No mówię, idealna gra, idealny RPG, no po prostu super lokacja startowa. Chyba, że dzwon ci zadzwoni i musisz A klęczeć potem.
Tak, sprawa tych dzwonów. To co, może powiesz o tym? Ogólnie Norwos jest chyba najsławniejsze w całym nam znanym świecie przez swoje trzy dzwony, które należą do cudów, do listy cudów stworzonych przez człowieka, którą stworzył Lomas Obieży Świat, bohater, który towarzyszy w sumie bardzo dużej ilości rozdziałów opisujących świat w tej książce, ale to tylko taka dygresja. No i te dzwony ogólnie, dzięki tym dzwonom ludzie wiedzą, jak prowadzić swój tryb życia. One wołają, znaczy kiedy one dzwonią, każdy ma inny dźwięk z tych trzech dzwonów, które potrafi rozróżnić każdy Norwosijczyk. Podejrzewam, że dla takiego jakiegoś obcokrajowca byłoby to po prostu, że on dzwony sobie dzwonią, ale oni jednak rozróżniają te dźwięki. Tam jeden ma głębszy, jeden bardziej dudni, czy coś, nie wiem, nie znam się na dzwonach, ale one właśnie mówią, kiedy na przykład masz iść spać, kiedy masz iść jeść, kiedy masz iść się modlić. I tu mamy w nawiasie napisane, że musisz robić to często, co mnie rozbawiło. Kiedy musisz z żoną spółkować, to też mnie rozbawiło, że w nawiasie jest napisane, kiedy jest, że to jest rzadko, więc fajne, fajne były te wtrącenia. Dzwony tak naprawdę, jak zapytasz się jakiegoś podróżnika albo jakiegokolwiek człowieka mądrzejszego niż prostaczek w Westeros, co ci się znowu skojarzy, to najczęściej odpowie ci, że to są te trzy dzwony tam, albo po prostu, że dzwony i to tyle. Tak, nie wiadomo, czy to tak mają, czy tak do końca prawda, że to jest tak mocno ciśnięte w to, znaczy wiadomo, te dzwony tam są, ale czy na przykład mają ten dzwon do kopulowania, to już jest taka sprawa, no nie wiemy, ale gdyby mieli większą kontrolę, ta teokracja, to był taki mega naród, wiesz, jak w Orwellu, nie, że po prostu masz te dzwony i wstać, jeść, praca, jeść, teraz możecie spać, wiesz, taki kurwa mega to po prostu reżim. Tak. No i dobra. Tak już powoli nam się tu kończą tematy i w sumie będzie taki fajny, krótszy odcineczek, ale jeszcze chciałem cię na pewno zapytać, co myślisz o tym Arcie tutaj? Ten z misiem. No ten z misiem. Bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo fajny. Trochę mnie ciekawi, o chuj chodzi z tymi misiami, ale na pewno bardzo fajnie wyglądają ci halabardnicy z Tak, tymi wąsami. właśnie oni wyglądają tak dojebanie, nie? Że widać, że to jest święta gwardia, że nie wejdziesz do świątyni, nie? No widzisz takiego kolesia, nie ma szans. Podoba mi się, że jeszcze bebzony mają, nie? Więc żeby jeszcze dodać prestiżu. No kurde. To jest podpisane jako procesja ku czci świętego boga Norwos, więc ewidentnie ich procesje mają, biorą udział w niej oswojone niedźwiedzie, co mogę traktować jako kanon, bo to jest zajebiste. Fajne mi się, no. No i co? Tak, misia. Masz I coś jeszcze? tym akcentem dla misia to chyba możemy skończyć. Czy Nie, właśnie chciałem się spytać, czy masz coś jeszcze do dodania, ale nie. To już całe Norwos. Piękne. króciutkie miasto, ale bardzo fajne, mi się podobało. Piękne, teokratyczne, Bieszczady ciche, gdzie tylko tam te dzwony przerywają ten spokojny klimacik i okazjonalne ataki niedźwiedzi. No, to było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Miłego!